Nawet jeśli ta idea jest utopijna, to nikt nie zaprzeczy, że jest w każdym z nas. Po co więc jest? Dla kogo jest przeznaczona? Czeka na coś? To właśnie, tak sądzę, jest dla nas pobudzające. To pobudza nasz umysł, że wszystko ostatecznie, jak mawiał Arystoteles we wprowadzeniu do etyki nikomachejskiej, zmierza do jakiegoś dobra. Gdybyśmy bowiem teraz powiedzieli komuś, że nic mu nie zagraża, nikt też nie pozbawi go godności i może oddać się w poczuciu własnej moralnej skłonności rozwojowi formy dialektycznej, jakiż znalazłby on powód do ufności? Żaden. Tu nie przemawia słowo, ponieważ słowo nie posiada mocy sprawczej, jeśli nie przyjdzie wraz z milczącym i niezawisłym czynem, aby to, co naoczne, zyskało status potwierdzony w instancji samego przywileju bezinteresowności. Toteż metafizyka jest już widoczna w czynie. Jej związek z empiryzmem jest bezsprzeczny. Czy to nam nic nie mówi? Jak więc daleki jest obszar wpływu metafizyki? Czy nie można jej zobaczyć? Metafizyka zatem ujawnia się w wartości bezwzględnej, cichej supremacji, dziś szczególnie rzadko, przyznaję. Dlatego też tak łatwo ulec pysze i złożyć siebie na ołtarzu deifikacji, dominującej perwersji niemal we wszystkich epokach historycznych. Każdy człowiek jest, jeśli utracił zdolność samodzielnego myślenia wynikłego z odwagi, poszukującym swego odbicia w obiekcie konfrontowanym. Tylko bowiem to, że może on zyskać względny spokój, a więc akceptację dla czynu, który uobecnia zarówno w słowie, myśli, jak i postawie, pozwala mu funkcjonować. Poszukujący swych ofiar w zasadzie sam jest ofiarą. Choć na myśl o bezwstydzie swego barbarzyństwa woli przyjmować rolę kata. Tu też powiedzmy, że katów nie ma. Ów kat bowiem też był ofiarą. Wszyscy są zdecydowanie patetyczną plątaniną cierpiących bytów. Od razu również wyjaśnijmy, że afiliacja ofiar objawia się w związku z potrzebą ego. Ta potrzeba samourzeczywistnienia na tle grupy społecznej jest wynikiem własnej bezradności wobec tego, by subiektywnie wpływać na rzeczywistość. Stać się swoistym opozycjonistą tegoż otoczenia, z którym konfrontuję siebie. Wymaga zaiste doznania aretę jako czegoś, co jest jednocześnie głęboką potrzebą, stymulacją zespołu doznań wspólnoty. Ponieważ tak zrealizowana wartość jest w sensie aksjologicznym immanencją jej nieodkrytej jeszcze rzeczywistości. Wniknięcia idei w sferę obiektywnej aprobaty. Z drugiej strony jest także narażony na ostracyzm, zauważmy odwrócony stosunek do tegoż pojęcia. Człowiek bowiem jest zaniepokojony tym, że w odbiciu drugiego nie znajduje możliwości przejrzenia siebie. Źródło ksenofobii i szowinizmu zostało przez nas uchwycone i choć nie będziemy mu poświęcać szczególnej uwagi, zło jest uzasadnione właśnie w obiektywnym stosunku do świata. Ważne słowa powiada Arystoteles. Dlatego też ludzie stojący na krańcach odsuwają tego, kto stoi w środku, zawsze na kraniec przeciwny i nazywają człowieka mężnego, tchórz, zuchwalcem, zuchwalec natomiast tchórzem. Poszukiwanie samych ofiar związane jest z mentalnością chciwca. Chciwy człowiek nigdy nie może zostać zaspokojony. Zatem jeśli jego wartość spoczywa tam, gdzie dotyczą jej granice względności, w zasadzie zawsze ona może zostać utracona. Ktoś inny go może zdominować, obezwładnić, ustanowić nad nim władzę. Ciągły niepokój prowadzi człowieka na granicę wytrzymałości. W rzeczywistości jego podświadomym pragnieniem jest uspokojenie siebie, poszukiwanie spokoju lub wszelkiej możliwości odpoczynku. Tak też, gdy wobec akcydentalnego skonfrontowania się z podmiotem, którego metafizyczność denatuje realność wewnętrzną, potrzeba i chęć ufności jest naprzemienna z nieufnością.
To ciągłe wrażenie wyczekiwania na podstęp czy próbę uchwycenia tegoż momentu zagrożenia są często ukryte pod oznaką ironii i sarkazmu. Załóżmy jednak, że wielość jednostek w organizacji zdolna jest dawać subiektywny asumpt, by wpływać aktywnie na rzeczywistość właśnie z uwagi na odwagę i chęć tworzenia grup suwerennych, kolektywnie spójnych poprzez indywidualizm. Tak wyróżniony inny nie może przejrzeć się w drugim, aby uzasadnić samego siebie. To zaś uzasadnienie mentalnie gwarantuje metafizyczna zdolność do krytycznego myślenia i dialektyki. Zatem podmiot, który nie może przejrzeć się w drugim, pozwolić bezwiednie zaanektować i ubezwłasnowolnić, zobligowany jest do tego, by pomóc sobie powstać. Przy aprobacie lub poprzez właśnie tę zdolność do poniżenia się każdej jednostki, z którą się konfrontuje. Każda próba, w której ego próbuje wykorzystać jednostkową słabość, nie jest przezeń krytykowana. Ale właśnie tutaj, wobec tych bezzasadnych obelg, powinno powstać zjawisko porzucenia tegoż ostracyzmu, któremu nie przypisuję ostatecznej decyzji podmiotu, ale porzucenie w celu zwrotu do twórczej subiektywności, a dalej uznania własnej straty, której przyczyną jest chęć wyższości i dominacja. Ofiara, która chciała być katem, nie ponosi uszczerbku, oprócz tego, że traci kontakt z przedmiotem swojej agresji. Niemoc wobec ujścia zła, która weń jest, pozwala jej tylko kierować cierpienie do wewnątrz. Dobro potrzebuje i samotności, i kontemplacji. Co do tego nie mam żadnych wątpliwości i złudzeń. Dobro kwitnie tam, gdzie marnieje zło, jeśli nie ma się czym pożywić. Tak postawiony wniosek uzasadnia, że w pierwotnej ukonstytuowanej a priori źródłowości nie istnieje zło. Nie ma tu bowiem związku zła z metafizyką. Zło zyskuje grunt rozwoju wszędzie tam, gdzie jednostronnie rozwinięta konstytucja psychiczna zamyka się na ów moment otwarcia. Barbarzyństwo ludzi wobec barbarzyństwa zwierząt jest nieuzasadnione. To wszak już u Kanta znajdziemy stwierdzenia, że czyn, który jest wynikiem praw natury, musi być moralnie obojętny. Skarga, prowadząc dialog z Kantem, pisze: straszna skłonność do zła tkwi w nas zatem od narodzin, mimo pragnienia dobra. A dalej, parafrazując, źródłem zła nie jest zmysłowość, nie jest także zepsucie moralne prawodawczego rozumu. Gdyby bowiem rozum uwolnił się od tego prawa, człowiek stałby się istotą diabelską. Zatem winna, jak czytamy dalej, okazuje się wola. Nie będę tu szczegółowo rozwijał ani samych słów skargi, ani też dyskutował z Kantem, gdyż rozważenie tego wymagałoby osobnego zreferowania. Interesuje mnie w zasadzie ten problem, gdzie zaczyna się działanie woli. Czyż wola może mieć związek z instynktem biologicznym? Bo jeśli może, to przypiszemy ją także zwierzętom. Ciekaw jestem, co w związku z tym moglibyśmy ustalić w kwestii ogólnej działalności człowieka. Dalej nie ma to znaczenia, czy obszar pytania dotyczy metafizyki czy etyki, ponieważ jeśli chcemy mówić o woli i obrazowaniu jej metafizycznie, to czyż sama ta wola nie jest już moralną metafizycznością? Sądzę, że idea zła jest jedynie iluzją. Przypisuję ją raczej tym czynnikom, które mają związek z samowiedzą, negatywnym asumptem oraz błędem ludzkim. Uzasadnimy tutaj zatem zasadę sokratyczną. Nikt bowiem nie jest zły ze swej własnej woli. Człowiek staje się zły wskutek jakiejś ułomności lub braku odpowiedniego wychowania. Jak możemy wyczytać w Timajos Platona. Manicheizm. Oto wynik inercji i indolencji. Tegoż drzemiącego w człowieku marazmu, którym póki się go nie wykorzeni, żywią się bezwiednie kolejne jednostki. Czemu powstała ta idea? Pyta skarga. Czy czemu umysł ją zrodził i zadaje sobie tyle trudu, by ją sprecyzować? Czemu od wieków ta iluzja zaprząta umysły i budzi lęk?
Nie odpowiemy na to pytanie, idąc tropem filozofowania ogólnego, ale nie sądzę tak, żebyśmy nie mogli poszerzać obszaru badań. To, że oswajamy się ze złem, jest wynikiem ślepego naśladownictwa tegoż obiektywnego nurtu, który prawdę zechciał ustalić we władzy, w tym stosunku do aksjologii usensownionej w nakazie. Pierwszy obraz zła musiał być zatem już widoczny u ludzi pierwotnych. Proces mutacji ewolucyjnej nie mógł zbroić człowieka w mechanizm uświadomienia, skupieniu się na pracy związanej z procesami wewnętrznymi, które to jedynie mogą cokolwiek o prawie moralnym powiedzieć, gdyż pozbawiłby go jednocześnie świadomości wyboru, która musi, by nadać znaczenie wolności, towarzyszyć prerogatywie tworzenia. Pierwsze zło nosi twarz dominacji i wyzysku, nawet jeśli wziąć tu pod uwagę jedynie dominację mężczyzny nad kobietą. Ten proces jest utrwalony od czasów obecnych. Nie dlatego, że tak w rzeczywistości ustalony jest plan świata. Wobec tego, jak pisała skarga, zło umyka uwadze, stało się powszechne. Ale zwróćmy też uwagę, że powszechnością nie jest naoczność dobra, tego pragnienia i konieczności, o której mówili neoplatończycy. Zło nosi maskę posiadania pożądania, pragnienia wywyższenia się. Nie ma go natomiast w samym byciu. Bliżej mu do greckiego czy rzymskiego barbarzyńcy niż do rdzenia człowieczeństwa, a mimo to jest dobrym. Tak się przecież sądzi. Dobro potrzebuje stabilnego oparcia. Dyscypliny, która jest radosną restrykcją. Jeśli jednak dysjunkcja między pożądaniem a dobrem nie jest przekonująca, to właśnie powodem są niepewności i trudności prowadzące do pychy i sarkazmu. Jeśli nie wiem, jakie możliwości oferuje mój umysł, jest to oferta i to oferta genialna, to zobligowany jestem do przystosowania się do tego, co jest dane, co widzę. Nie ma tu związku ze skończonością mego poznania. Heteronomiczna siła pozbawia mnie konstatacji tej wartości. Z biegiem lat uznaję za normę indyferentyzm. Dlatego też wobec permanentnej plątaniny teorii o złu wydaje mi się, że powinniśmy teraz zastanowić się nad jego źródłem z zupełnie innej strony. Mianowicie Kant pisze, że i w obrębie rozumu może być obecne zło. A skarga dodaje, że nie jako konieczność, ale możliwość. Możliwość wciąż realizująca się. Zatem musimy pozostać na gruncie metafizyki, co także sugerowała skarga, a w zasadzie na gruncie czasu. Sądzę, że tutaj należy przyjąć formę rozróżnienia czasu psychologicznego z czasem metafizycznym, tym właściwym sobości. Zanim postaram się ów zamysł uzasadnić, pójdźmy jeszcze tropem skargi. Pyta ona, odnosząc się do słów Arendt. Zło ludzkie pojawia się na skutek braku myślenia. Czym jest ów brak myślenia? Czy po prostu bezmyślnością? Czy raczej chodzi o niewłaściwe użycie rozumu? A dalej, że nader wątpliwe jest, by w myśleniu były jakieś etyczne przesłanki. Dodajmy jeszcze, iż nie przez przypadek w tradycji europejskiej diabeł był uznawany za wcielenie rozumu. Czyżby ten, kto dokonuje złego czynu, nie zamierzał go, nie projektował, pyta skarga. Pięknie postawione pytanie pozwoli mi odnieść się do problemu już przez symbolikę szatana. Rozum nie funkcjonuje prawidłowo, jeśli jego związek z myśleniem precyzuję formę namysłu w czasie psychologicznym. Mechanizm tej inscenizacji polega na tym właśnie, że rozum, instancja pozwalająca uzasadnić prawo moralne, nie może go przyjąć jako bezwzględny operatyw namysłu, gdyż ta pełnia świadomości, która popełnia je rzekomo nie z przypadku, nie z zagubienia, nie ze słabości, lecz z wyrachowania, pisze skarga, jest nieuświadomiona, pozostająca w czasie przyrody, który dla gatunku ludzkiego nie posiada instancji konieczności. Pisałem o tym problemie w rozdziale pierwszym. Pisałem i mówiłem. Uciszenie biologicznej świadomości istnienia. Jak więc człowiek może dotrzeć do swego czasu, uznać związek z etycznym jego aspektem, skoro ego wobec właśnie nierozwiązanego problemu niepokoju egzystencjalnego obawia się samotności i milczenia i wreszcie zapomnienia. Myślę nawet, że nie jest ono dla niego uwierzytelnione. Należy jednak w miarę możności za pośrednictwem wychowania, pisze Platon,
obyczajów i nauczania, unikać złego i zdobywać to, co jest mu przeciwne, cnotę. A jeśli postępujące nieuświadomienie dominuje społecznie nastroje, to należy zawsze obwiniać rodziców raczej niż dzieci, wychowawców raczej niż wychowanków. Dlatego też proponuję formę etyki porzucenia jako zwrot ku subiektywności. Pomyślmy dalej. To oczywiste, że symbol szatana jest synonimem inteligencji manipulacyjnej, tej związanej z rozumowaniem, jak wykorzystać człowieka do swego celu, dominacji nad człowiekiem. Wobec tylko tego aspektu, że on projektuje, staje się już sam pragnącym tworzyć, tworzy jednak destrukcję i zniszczenie. Jego zdolność do rozróżnienia dobra od zła podlega mirażowi psychicznemu, przesłonięciu widoczności na horyzoncie myślowym niekorzystnymi czynnikami. Z psychologicznego punktu widzenia podmiot zyskuje status względnego spokoju, gdy stan quasi-świadomości pozwala mu dominować nad swoim lękiem. Tak jak przestępca, dopóki może, dominuje nad swoimi ofiarami, wykorzystując je. Jednak wobec braku możliwości do realizacji swych naturalnych, koniecznych dla jednostkowego czasu metafizycznego predyspozycji, powstaje utajniona rozpacz, niemoc. Złoma twarz determinacji, a determinacja musi ustanowić kryterium prawdy nie w poniżeniu, ale w wywyższeniu. Są tu uwidocznione dwie struktury czasu, tego psychologicznego, dążącego do ciągłego zaspokojenia w bezpośrednim związku z mentalnością chciwca, oraz metafizycznego, czasu koniecznego, którego rdzeniem jest już pierwotna prawda i oświecone dobro. Do tego należy dodać, że czas psychologiczny jest związany z egzystencjalną nudą, którą tak powszechnie obserwujemy u dzieci, a później u dorosłych. Umysł próbuje ten problem rozwiązać, musi to zrobić, do tego jest przeznaczony. Jakiż to może być jednak wybór, skoro to, że się coś wybiera, nie ma związku z tym, czego podświadomie się pragnie. Czym też motywowane są wybory himalaistów lub polityków, których działania są bardziej zdeterminowane potrzebą osiągnięcia sukcesu czy sławy, pozycji, pieniędzy. Powiedzmy sobie dalej, że złem jest już sam fakt niepoświęcania uwagi dziecku, niewsłuchiwanie się w jego pragnienia, które nie mogą być jedynie iluzorycznym wymysłem młodego człowieka. Dziecko potrzebuje tego, by stworzono mu możliwości do wyłonienia koniecznych predyspozycji. Jednak przesuwanie aktywności na zaspokajanie egoistycznej potrzeby autorytetu, wyzysku podległej mu jednostki, prowadzi do ustanowienia patologicznej substytucji bytu. Ta siatka wzajemnych powiązań i zależności dla rozwoju zła jest rozprzestrzeniona na obszarze wszystkich działań ludzkich. Zło powoduje, że powstaje kolejne zło. Zalewa się nim cały świat w pełnym nieuświadomieniu, gdzie szukać ratunku. Zło do tego, zaneguję słowa skargi, posiada gradację. Nie każdy jest mordercą czy inną formą radykalnego zła, ale wszystkie jego postacie wiąże czas psychologiczny. Tu, gdzie egzystencja metafizyczna nie może trafić na właściwe jej pole działań. W ten sposób jednostka, która nie określi swego subiektywnego kryterium prawdy, określi je obiektywnie, ustalając projekcję swego namysłu z dopasowaniem jej do wzoru, który zechce naśladować, a który to jest już formą uzależnioną od procesu socjalizacji oraz stopnia doznanej agresji. Jak uzasadnić dziś sympatyków nazizmu? A teraz zadajmy sobie pytanie, czy czas metafizyczny potrafi obronić się przed przemocą, to znaczy, czy zdolny jest do przebaczenia i zrozumienia tego cierpienia? Czy jesteśmy na tyle uświadomieni, by uwierzytelnić pierwotną prawdę i przebaczyć temu, kto zadał nam krzywdę, obraził czy wykorzystał? W dalszej kwestii można teraz odnieść się do powstania warszawskiego, ponieważ tu z punktu widzenia etyki szczegółowej problem ukazuje się już z zupełnie innej strony. Jak się bowiem zachować, gdy fala okrutnego zła zalewa świat z istotną groźbą, że go opanuje? Rozstrzygania tego i omawiania się nie podejmę, choć o hańbiącym konformizmie już wspominałem. Implikuje jedynie różnorodność form działania. W nich zaś jest także to, ta iście mistyczna forma, o której rozumienie leży często poza możliwością właściwej interpretacji. To zaś właśnie może jest udziałem tych, którzy giną za coś, pisze Arystoteles. Jako że w ten sposób wybierają dla siebie coś, co jest bardzo piękne. Czas psychologiczny jest złem.
Nie znaczy to, że czas psychologiczny w pewnych okolicznościach nie uczestniczy w praksji z czasu metafizycznym. Mamy tu na myśli jedynie jego formę, nie pozwalającą bezwiednie zaanektować metafizycznego umysłu. Zminimalizowany stosunek afektywny do pożądania. Zło powstaje jedyną formą uszczęśliwienia w rozpaczy. Skoro ja cierpię, jestem przy tym egoistą, to zrozumiałe, chcę, by cierpieli inni. Obawiam się twórczej samotności. Czas metafizyczny jest zdolnością samego umysłu do tego, by usensownić swoje konieczne możliwości, a wówczas rozum może kontrolować siebie, przy czym kontrola ta jest zapomnieniem o niej, radosnym i pełnym aktywności życie. Posiadamy w tej chwili istotnie wszystkie narzędzia, by stawać się ludźmi. Mimo to nie wybieramy człowieczeństwa. Złem jest każdy akt pozwolenia na zło, nawet w obliczu doznania uszczerbku. Uważam, że perspektywa dobra musi posiadać związek z solennym procesem naturalnego przejścia związanego z ewolucją. Zło jest bowiem przypisywane naturalnemu instynktowi do jego uwydatnienia i zdolności władania nad sobą. Żaden człowiek nigdy nie pozbawiłby się swego czasu metafizycznego, kształtowania mentalnego geniusza, gdyby wiedział, jak dotrzeć do sfery umysłu gwarantującej powodzenie. Obawiam się, że Kant popełnił błąd. W egzystencjalnej strukturze czasu psychologicznego nie ma ludzkiej woli, ale jest jedynie ubezwłasnowolniające biologiczne prawo przetrwania. Człowiek bowiem wyłania się z okrutnego prawa natury. Działanie mentalnej woli, której związek z uświadomieniem jest jak najbardziej zasadny, napotyka aporię nawet wobec pierwotnego przeczucia jej możliwości. Człowiek obawia się uzasadnić władzę mentalną przed sobą, pozbawić maski swej śmierci. Rozwiązanie tego problemu widzę w prymarnym rozwoju, redukującym, obezwładniający niepokój egzystencjalny oraz zwrocie ku subiektywności. Uważam zatem, że to wynik kompletnego nieuświadomienia i zaniku w nas impulsu do wsłuchiwania się w siebie. Jestem przekonany, że to, kim jesteśmy, kim mamy pierwotnie być, nie jest nam obojętny. A mimo to sami godzimy się krzywdzić siebie i innych. Pozbawiamy się własnego szczęścia w imię interesu, prywaty, korzyści, chęci przewyższenia drugiego człowieka. Proponuję, abyśmy zechcieli najpierw przewyższyć siebie, pokonać strach wobec tej niemocy tworzenia, do której zostaliśmy przeznaczeni. Ta proklamacja być może nie jest kierowana do pokoleń obecnych, gdyż obecna kondycja psychiczna gatunku ludzkiego jest w opłakanym stanie. Trudno będzie dokonać restytuowania pierwotnych wartości, które przypadkiem udaje nam się napotykać i którym także zazdrościmy, że mają tę odwagę być, ale wierzę, iż człowiek zdolny będzie w końcu wlać w swoje serce miłość. Dziękuję Państwu serdecznie za wysłuchanie mnie. W następnym, 8. odcinku będę mówił o prawie moralnym oraz etyce. Serdecznie Państwa zapraszam.